W dniu dzisiejszym o godzinie około 20:03 do powiatowego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku wpłynęło zgłoszenie o wybuchu zaistniałym na czwartym piętrze. Dyżurny stanowiska kierowania zadysponował 4 zastępy Straży Pożarnej w sile około 14 strażaków, którzy udali się na miejsce zdarzenia. Jeżeli chodzi o przyczynę wybuchu, w tym momencie jest ona przedmiotem badań obecnych na miejscu biegłego sądowego oraz zespołu kryminalnego policji. Po dokonaniu pracy przez ten zespół będziemy mogli mówić o przypuszczalnej przyczynie, czy też ustalonej przyczynie tego zdarzenia. Na chwilę obecną trudno jednoznacznie stwierdzić, co dokładnie było przyczyną tego pożaru, który był konsekwencją wybuchu. Czy możemy przypuszczać, że to był gaz? Też trudno mi w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. Tak jak powiedziałem, jest to przedmiotem badań odpowiednich służb. Osoby ranne, bo jedna osoba na pewno trafiła do szpitala. Coś wiemy więcej na ten temat? Tak, był to mężczyzna w wieku lat około 40 z poparzeniami górnych części ciała, kończyn, klatki piersiowej oraz twarzy. Został zabrany przez pogotowie ratunkowe, a uprzednio została mu udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc przez przybyłych na miejsce strażaków. Ewakuacja, nie zachodziła potrzeba ewakuowania mieszkańców. Pożar będący konsekwencją wybuchu okazał się niewielki. Zniszczeniu uległy sprzęty gospodarstwa domowego, wyposażenie jednego pomieszczenia tego lokalu, a właściwie to była kuchnia. Jeżeli chodzi o samą statykę budynku, nie uległa ona naruszeniu, to wstępne ustalenia. Natomiast tak jak powiedziałem, na miejscu mamy biegłego sądowego oraz techników policyjnych, którzy będą wyjaśniać okoliczności. Skutkiem tych wyjaśnień może być również orzeczenie o pewnych dysfunkcjach samego budynku.